Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj przed dzień na przesadzanie roślin, przy okazji porozmawiamy o różowym mikansie z wariegacją, kilku jeszcze innych ciekawych rzeczach dotyczących roślinnych nowości oraz będzie unboxing. Zapraszam Was serdecznie. To jest, kochani, prawdopodobnie największy unboxing na kanale. Te pudło jest ogromne. Od ziemi przeogromna. No i co w tym pudle? Jestem ciekawa, co obstawiacie. Muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że ta paczka będzie tak duża. To jest czasem dowód na to, że jak robimy zakupy przez internet, to nasze wyobrażenia o tym, co przyjdzie i to, co przychodzi, to są dwie zupełnie różne rzeczy. I ja tak miałam w tym wypadku. Jak zobaczyłam, co kurier mi postawił pod drzwiami, to po prostu oniemiałam. Tutaj widać, sprzedawca zastosował metodę jak pakowanie niczym matryoszki, czyli karton w karton, a w środku jest taki ogromny worek. I już Wam mogę powiedzieć, że wiem, że kupiłam tego zdecydowanie za dużo, ale to jest efekt tego, że w zeszłym roku mi zabrakło. I w tym roku chciałam się upewnić, że na pewno wszystko będzie... Pod dostatkiem, także na pewno mi nie braknie, a jest to, kochani, już pokazuję. Jest to, kochani, perlit. Jest to ogromna ilość perlitu. Perlit uważam jest bardzo dobrym produktem, żeby dodawać do naszych mieszanek ziemi. No i w tym sezonie już na przesadzanie naprawdę warto uzupełnić zapasy, co ja właśnie zrobiłam. Także polecam Wam tutaj z perlit. Dobra, kochani, zaczynamy przesadzanie od mikansów. Mikansy te kupiłam w Biedronce, jest też film z kanału, jak je przywiozłam do domu. To była taka świetna dostawa wspaniałych filodendronów w Biedronce. Wtedy królową była Pink Princess, ale też były bardzo przyjemne właśnie filodendrony Mikans oraz Scandens Lemon Lime, więc je sobie przesadzimy. No i tutaj jeszcze zeszłoroczne zakupy, czyli te moje monsterki też czekają na swój moment, także... startujemy. Te filodendrony były naprawdę w super cenie. Biedronka na szczęście daje ceny na pudełkach, także można zobaczyć, że 15 zł za, no, myślę, całkiem sporą sadzonkę. Ja je na razie trzymałam w tym podłożu produkcyjnym, ponieważ no, nie miałam czasu ich przesadzić, a druga rzecz to była taka, że no, jednak po prostu się pochorowałam. I tutaj widzimy, że korzenie jak najbardziej są w dużej ilości. Ta podłoża produkcyjna w sumie, muszę przyznać, nie jest najgorsze. To jest takie włókno kokosowe, ale takie dosyć, nie aż takie pomielone. Więc ono dość mocno trzyma co prawda wodę, ale też troszkę tego powietrza zatrzymuje, także będziemy sobie to obskubywać. One są też suche, bo mi się tak wydaje, że lepiej ono się w takiej formie je gdzieś oczyszcza. No a przy okazji zawsze po przesadzeniu rośliny trzeba podlać, więc też nie ryzykujemy jakiegoś przelania rośliny. Podlać trzeba głównie też dlatego, żeby takie powietrzne, takie fragmenty powietrza gdzieś w tym podłożu się nie utworzyły, takie żeby... Część korzeni wtedy jest ryzyko, że mogłaby nie mieć takiego bezpośredniej styczności z podłożem. No i nie jest to wskazane, także tutaj trzeba to rozpracować, te korzonki. Korzonki są praktycznie cała bryła ładnie przekorzeniona, także nie wygląda to naprawdę źle. A jeżeli chodzi o mikansa, no to mikans to jest taki mój ulubieniec. Cieszę się, że trafił do sprzedaży w marketach, to jest naprawdę super sprawa, bo nie tak dawno trzeba było raczej polować na tą odmianę, a tutaj teraz proszę, w różnych sklepach się pojawiają te filodendrony, które bardzo polubiliśmy, bo w sumie jest za co, są to naprawdę wdzięczne rośliny. No i jak my to tutaj mamy? No, mikans rzeczywiście jest taką odmianą bardzo, bardzo ciekawą, bo ma welwetowe liście. To jest taki, można powiedzieć, najtańszy chyba z tych filodendronów o welwetowych liściach. Także no jest to takie dosyć, dosyć ciekawe. Tutaj taki korzeń powietrzny się ukorzenił. No, musimy to jakoś ogarnąć, ale zabawne.
taki długi wąs musiał wypuścić. No generalnie, jeżeli chodzi o Mikansy, to pojawiają się nowości, tak jakby ta wersja podstawowa gdzieś właśnie trafia do tego roślinnego mainstreamu, trafia do marketów nawet spożywczych, takich jak właśnie Biedronka, ale już pojawiają się takie, można powiedzieć, roślinne nowości, ponieważ już gdzieś tam słyszałam i no widziałam nawet zdjęcia filodendrona Mikans z wariegacją. Muszę przyznać, że jakoś mnie ta roślina w tej wersji no nie zachwyciła przesadnie. Ja też nie będę usuwała całości tego podłoża, ponieważ ja będę to przenosiła do tak zwanego bigosu. Ja nie przenoszę do hydroponiki, więc też nie ma takiej potrzeby, żeby w całości usunąć wszystko tak w 100%. No bo takie podłoże właśnie kokosowe jest jak najbardziej też jednym z elementów, które w takiej mieszance można znaleźć i jest to dobry składnik, dobry element. Powiem szczerze, że słyszałam, że podobno są jakieś gumki, koszyczki, cuda w tych... Ach, jest gumka, rzeczywiście. Bo nawet tego najpierw nie widziałam. Ale rzeczywiście są związane gumką, więc ja sobie to przetnę. Rzeczywiście taka gumeczka przytrzymująca to. Taka niebieska była. No zawsze lepiej oswobodzić te rośliny i dać im taką większą właśnie swobodę tego, żeby się rozrastało naturalniej. No i wracając do tych mikansów z wariegacją. No jest to taka roślina, która mnie jakoś specjalnie nie zachwyca, żebym była jakaś zainteresowana i chciała chyba go mieć w swojej kolekcji, muszę przyznać. Nie wiem, jakoś tak spojrzałam na niego i wydawał mi się taki... że ta podstawowa wersja jest ładniejsza. No mój na razie wygląda na takiego lekko gapniętego, bo wymaga podlania, ale to jest właśnie celowy wybór przeze mnie, żeby roślinę właśnie w momencie przed podlaniem właśnie przesadzić. Tutaj na tych korzeniach tam co nieco gdzieś tam jeszcze pozostało, ale myślę, że to jest ok, więc go sobie tutaj odłożymy i weźmiemy kolejnego. Tak? No tutaj te podłoże, ja rekomenduję sobie, żeby je zostawiać, bo no sama nazwa bigos mówi sama za siebie, że to są właśnie jakby tam składnik podstawowy jak kapusta i dodatki. I śmiało takie podłoże produkcyjne, szczególnie, że to akurat jest całkiem dobrej jakości. Możemy właśnie wykorzystać jako jeden z takich elementów naszego bigosu. No super sprawa, bo widać, że korzenie już nawet dołam lekko zaczęły przyrastać, także no te sadzonki wyszły w takim odpowiednim momencie z tego ogrodnictwa. No kolejna bryła i znowu widzimy, że jest bardzo ładnie przekorzeniona naprawdę, także ostatnio jest to duży problem, jeżeli chodzi o sadzonki, że one no moim zdaniem po prostu za szybko opuszczają ogrodnictwa właśnie te produkcyjne gdzieś tam w Holandii i dostajemy takie rzeczy, które powinny jeszcze troszeczkę popodrastać i z tego wynika to, że te maluchy są po prostu takie jeszcze niegotowe, ta bryła właśnie nie jest taka przerośnięta, nawet w tych małych doniczkach to powinniśmy też tak dostać, tylko w innej średnicy, ale to powinno wyglądać podobnie, że powinny te korzenie być widoczne, jak wyciągniemy roślinę z doniczki, że ta ziemia, w sensie to podłoże nam się nie osypuje, tylko się trzyma tak jakby tymi korzeniami. A teraz jest niestety taki boom na rośliny, że no rynek jest niezwykle pojemny, rynek żąda sadzonek, więc ogrodnicy wysyłają te sadzonki takie właśnie niegotowe w świat. Pewnie też w dużej obawie, tak się domyślam, w obawie na to, że te ceny się załamią, i bo teraz jest rzeczywiście, no ceny roślin są bardzo wywindowane, co widzimy, że z miesiąca na miesiąc te rośliny, które były drogie, one tanieją, bo właśnie... No te ceny były takie trochę na wyrost. Teraz widzimy taką stopniową właśnie korektę tych roślin i te ceny cały czas spadają. To jest taki stały trend od wielu, wielu miesięcy, który możemy obserwować. No a wracając do tego mikansa. No to mikans z wariegacją. No jest to myślę kwestia taka preferencji osobistych, czy ktoś bardzo lubi rośliny z wariegacją, czy naprawdę ma taką żyłkę kolekcjonera, że wszystkie rodzaje na przykład filodendronów to chciałby w swojej kolekcji mieć chociaż malutką sadzonkę. Ja chyba nie mam takiej natury kolekcjonera, coraz bardziej się
coraz bardziej się przekonuję, że to nie jest to, co mnie kręci. Ale pojawiło się też coś innego i to jest coś, co w pewnym sensie... Podobna sytuacja już miała miejsce kilka lat temu. W Polsce mam wrażenie, trochę to było takie... Było oczywiście, były oferty, ale tak jakoś w mniejszym stopniu. Pink Congo. Pink Congo to było w momencie, kiedy Pink Princess dopiero wchodziła tak do takiej sprzedaży, robiło się tak super dopiero głośno na temat tej odmiany i była rzeczywiście tą księżniczką Instagrama, która gdzieś tam dopiero zyskiwała na popularności i szukamy tej gumki, czy gumkę znajdziemy i tutaj. Tyle korzeni. No jest podobnie jak z Pink Congo, to teraz się pojawia Pink Mikans. Także uważajcie, jeżeli zobaczycie jakieś ogłoszenia, które mówią o różowych mikansach, to nie są to prawdziwe odmiany. Prawdziwe odmiany, które właśnie gdzieś w jakiś sposób specjalny zostały wytworzone, czy to jakiś nowy sport, czy jakaś tam ciekawa wersja warigacji, tylko to jest sytuacja taka sama, jak była właśnie wtedy z tym Pink Congo. No powiem, że nie widzę tutaj, tylko powinna być przecież tak samo. A może one się rozpuszczają, te gumki po czasie? Tak jak takie szwy, a o nie, tu już widzę. Jednak jest, tylko była tak zarośnięta korzeniami. O. Da mi się palcami? Nie. Po prostu się super, super się dobrze schowała, ale nie, nie, nie. Też było. Także usuwamy. Także te Pink Mikansy, to jeszcze nie widziałam w Polsce ogłoszeń, gdzie można byłoby to kupić, ale no myślę, że to jest wszystko naprawdę tylko kwestia czasu, kiedy to do nas też dotrze. Troszkę rozluźnię tutaj u nasady te pędy. Niech mają trochę więcej swobody. No i tak samo, znowu zostawiamy odrobinę tych. Jakiś tam kawałeczek tego włókna kokosowego naprawdę nie zaszkodzi. Tutaj widać, że było rozmnażone z ciętych pędów, także mikans jest rozmnażany po prostu wegetatywnie z ciętych sadzonek, co widać. Tutaj są te obcięte kawałeczki, ukorzenione i mamy nową roślinę. Także robią to dokładnie tak, jak my to robimy, tylko skala jest większa. No i trzecie. Także z tymi Pink Mikansami. To niestety nie jest wariegacja, to nie jest nowa roślina, to nie jest nowa odmiana, to nie jest żaden sport. To jest po prostu roślina, która powstaje sztucznie poprzez chemiczne wywołanie zmiany tego koloru na liściach, tak jak to było w przypadku właśnie tego Pink Congo. O ile właśnie Pink Princess genetycznie jest uwarunkowana do tego, że ma fragmenty rośliny, które właśnie mają ten barwnik różowy, no to w przypadku tego Pink Congo, to było zwykła roślina, zielona po prostu, Philodendron Congo, która po poddaniu działaniu środków chemicznych, to był etylen, to jest środek stosowany w przetwórstwie, nie wiem, przetwórstwie, w handlu owocami, warzywami, w spożywczym, w przemyśle spożywczym po prostu, do dojrzewania owoców. Na przykład banany, pomidory, to wszystko, co poza sezonem przyjeżdża do nas i w drodze do nas dojrzewa, to właśnie jest zagazowywane etylenem. No i okazało się, że rośliny, które też są poddane w ten sposób, potraktowane tymi środkami, to po prostu okazuje się, że potrafiły wytwarzać różowe liście. Te młode, nowe liście były różowe i tak się zrobiła swego czasu, to był głównie chyba 2019 rok, jak dobrze pamiętam. Moda właśnie na Pink Congo i część osób myślała, że to jest podobna sytuacja jak z Pink Princess, tylko że to nie w formie takich ciapeczek i właśnie plameczek, tylko całe liście, że są różowe, a potem się okazywało, że to sobie tam, owszem, było różowe przez jakiś czas, ale jak ten kolor zniknął, no to już nigdy nie wrócił, no bo on nigdy nie był tak jakby sam z siebie w roślinie, tylko on był tą chemią wywołany.
to jest taka podobna sytuacja jak te niebieskie storczyki w markecie, czyli one są naturalnie białe i farbą są zafarbowane na niebiesko. Jak się to komuś podoba i chce mieć przez jakiś czas niebieskiego storczyka, a potem on wróci do swojej białej formy, no to spoko, ale trzeba wiedzieć, że to jest tymczasowe. I tak samo właśnie w przypadku tego Pink Congo, on też chemicznie właśnie był zabarwiony na różowo, ale docelowo te rośliny po prostu były białe. I bez szans na to, żeby ten różowy kolor nam się utrzymał. I kolejna gumeczka, tutaj tym razem zdecydowanie bardziej widoczna. Najpierw spróbuję tak. No i to był, można powiedzieć, taki trochę, nieco taki, można powiedzieć, roślinny skandal, ponieważ była część osób w tej branży roślinnej, która no nieetycznie postępowała, nie informując o tym właśnie, że ten róż na tym Pink Congo to jest taki właśnie tylko tymczasowy. No i część ludzi kupowało te sadzonki, one były bardzo drogie. Ja nawet pamiętam w Polsce te ceny, to było tak z 400, 600, może 700 zł za sadzonkę. Takiego najzwyklejszego filodendrona Congo, które no wiemy, że nie kosztuje tyle. No właśnie na fali tej miłości, którą wszyscy zapołali do Pink Princess, no to właśnie to się wtedy też tak wybiła ta roślina, można powiedzieć. No i myślę, że kto kupił, to naprawdę czuł się oszukany i miał do tego pełne prawo, bo no ta informacja była taka właśnie niepełna. Tutaj troszkę ten system korzeniowy jest słabszy i tym lepiej widać te sadzonki. Także widzimy, że tu mamy cztery sadzonki. Bardzo fajna, bardzo ładna. Także z czterech sadzonek, no to już ma szansę naprawdę być bardzo ładna roślina. Także oskubano nasze mikansy. No i teraz te mikansy właśnie też w tej wersji różowej się pojawiają. Także przestrzegam, jeżeli usłyszycie o różowych mikansach, to niech Wam się od razu zapali lampka. Przypomnijcie sobie historię właśnie Pink Congo, bo to nie jest żadna nowa odmiana. To nie jest tak, że nastąpi jakakolwiek mutacja spontaniczna czy gdzieś w laboratorium. To po prostu jest roślina, która została poddana właśnie działaniu chemii i ta chemia tymczasowo wywołuje właśnie taki efekt kolorystyczny, także bez użycia farby, ale tylko chemicznie przekolorowana. Także udało się pozyskać ogromną ilość włókna kokosowego. To jest produkt dobrej jakości, więc tak jak mówię, warto sobie zostawić. Ja zachęcam Was do tego, żeby właśnie swój bigos robić. Nie zawsze trzeba to robić, ale to też nie jest żaden wielki problem. Szczególnie, że zazwyczaj tego mamy pod dostatkiem. Ja sobie jeszcze kupiłam pod dostatkiem perlitu, więc akurat samo włókno kokosowe i perlit to może za mało, ale generalnie dobrej jakości często podłoże plus perlit to jest naprawdę wystarczająca mieszanka. Te dwa elementy wystarczą. Można też zainwestować jeszcze w keramzyt. O keramzycie też już wielokrotnie mówiłam, że nie trzeba wcale kupować keramzytu na dziale ogrodu, ponieważ keramzyt to keramzyt, czyli po prostu ekspandowana glina, która ma takie dziurki w sobie i jest taka właśnie lekka bardzo. Stąd nazwa leka. Natomiast ja kupuję po prostu keramzyt na dziale budowlanym w Leroy Merle. Sprawdza mi się od lat, kosztuje grosze, kosztuje rzędu, nie wiem, 20 chyba złotych za 80 litrów. Także taki naprawdę solidny, ogromny, wielki worek możecie kupić za grosze. Wystarczy Wam na pewno na wszystkie rośliny, na jeden sezon nawet możecie kupić jeden wspólnie z sąsiadką, podzielić się, bo niczego więcej nie trzeba. Z gotowego podłoża to zdecydowanie najfajniejsze jest podłoże właśnie uniwersalne z zielonego parapetu. Jak nie używam swojej mieszanki, to używam właśnie tego, ponieważ jest całkiem sensowna i no jeszcze nie ma jakiejś szalonej ceny, więc stosunek jakości do ceny się broni. No to zaczynamy z tymi mikansami. Przynajmniej pierwszy na pewno przesadzę do tego właśnie podłoża z zielonego parapetu. Tutaj Wam pokażę, jak to podłoże wygląda. Ono tam zawiera trochę takiej ziemi kompostowej, właśnie też chipsy kokosowe. No taki jeden jest ogromny, trochę też jest perlit, też jest włókno kokosowe. Takie dosyć optymalne. Można powiedzieć, że faktycznie wiele roślin się w tym odnajduje dobrze. Także tego sobie posadzimy. Jestem ciekawa w sumie, czy słyszeliście o tym filodendronie Pink Congo, a może już słyszeliście nawet o Pink Mikans. No pewne jest, że różowe rośliny są modne.
i w ślad za tym, jak widać, rynek roślin podąża. No, chcąc nam zaserwować coraz to nowe różowe rośliny. O, i pierwsza sadzoneczka już jest gotowa. Będzie sobie czekała na podlanie, także tutaj na naszą tacę wyląduje już gotowa. A my bierzemy kolejnego. Także no to tak jest niestety, że szkoda, że tyle roślin jest naturalnie różowych, a my zamiast promować właśnie te rośliny, które naturalnie są różowe, są przepiękne. Przecież szczególnie bardzo dużo różowych roślin mamy w obrębie. Agleonem chociażby do wyboru, gdzie ta wariegacja jest taka stabilna, nie trzeba o nią chuchać i dmuchać i rośliny naprawdę bardzo wdzięcznie rosną, ale też jest cała masa innych jeszcze roślin. A tutaj producenci roślin no na siłę chcą nam tego mikansa różowego teraz zaserwować. Ciekawe, która roślina będzie kolejna. Przypuszczam, że to po prostu jest kwestia testów tego, która roślina po podaniu jakiej dawki zareaguje właśnie tym różowym wybarwieniem tymczasowym. No i pewnie potem te informacje są pilnie strzeżone jak w tajemnicy przedsiębiorstwa. No ja nie będę sprawdzać, mnie to w ogóle nie ciekawi, nawet jak się pojawi w sprzedaży, to takiego różowego mikansa na pewno nie kupię. No i jeżeli chodzi o mikansa z wariegacją, to też go nie planuję kupić, bo mi się zwyczajnie bardziej podoba taki zwykły. Także mam wszystko to, co bym chciała i znalazłam to w biedronce, więc się super cieszę. Druga roślina już jest gotowa. No i trzeci jegomość też już dostanie nowe podłoże. Czasami na dno doniczki, muszę przyznać, daję keram z warstwą taką drenażową, czasami nie. Tym razem nie dam głównie dlatego, że mój keramzet stoi na tarasie i jest zimny. I jakoś nie pomyślałam wcześniej, żeby sobie tam odsypać troszkę i żeby on doszedł do takiej temperatury pokojowej i stwierdziłam, że już nie czekam, bo się nigdy do nagrania tego odcinka nie zabiorę, więc już sobie poprzesadzamy do końca. I kolejny przysłaniak już jest gotowy. Super. No to kolejne filodendrony to nasze soczyste lemonki. Lemonki też wyglądają wspaniale. Przekorzenione są też dobrze, chociaż myślę, że mikansy były nieco mocniej przekorzenione. Ale nie jest źle, bo widzimy korzenie jakby po zewnętrznej części, tam gdzie była osłonka produkcyjna i doszły do dna, więc myślę, że tutaj też bez zarzutu, jeżeli chodzi o to, że nie dostaliśmy jakiegoś właśnie niegotowego produktu. Tutaj lemonki były trochę ostatnio wcześniej nie tak dawno podlane, więc jeszcze trochę jest to podłoże wilgotne. No i bardzo łatwo się osypuje, natomiast widzę, że tu w tym wypadku jest bardziej takie pomielone, więc chociaż były kupione w tym samym miejscu i były z tej samej partii, to zdecydowanie widzę, że te podłoże się różni między sobą, bo te jest takie, no bardziej takie jednolite. Bardziej jest takie drobniutkie, trochę takich jest fragmentów bardziej z włoskami takimi, ale jest bardziej zwięzłe. Generalnie, jeżeli chodzi o te podłoża kokosowe, to one są używane na tą skalę przemysłową, ponieważ one są po prostu bardzo do tego dobre. One po prostu na dłuższą metę, o tutaj jeden taki listek do wypalenia, one na dłuższą metę się nie spisują, natomiast na start dla rośliny to są bardzo dobre podłoża, więc to nie jest tak, że producenci robią coś na złość. To jest jakaś kora między tym, ale niedużo tego, także takie też sympatyczne sadzoneczki i też widać, że cięte z pędów po prostu. Także podobna sytuacja. O, i jeszcze więcej tej gumy. Tutaj to jest dużo, dużo gumy. Dużo gumy. No, lemon lime to był takie moje chcieństwo, które długo, długo myślałam, że właśnie powinnam sobie kupić. Taka długa gumka była aż. I też kilka dobrych sadzoneczek tutaj znajdziemy. Lekko je tylko rozluźnię. No a przy okazji, jak już tak można powiedzieć, do korzeni się dokopujemy dosłownie w tym odcinku, to chciałam Wam opowiedzieć o właśnie korzeniach tego kanału, ponieważ w
zadawaliście pytanie do odcinka Q&A. Ja go nagram, natomiast jeszcze do tego nie doszłam, dużo niestety pokrzyżowała, jeżeli chodzi o moje plany. Choroba, która mnie na trochę po prostu zupełnie wyłączyła z życia. Nie nagrywałam też wtedy filmów, dlatego wszystko musiało poczekać na swoją kolej. Ale padło pytanie, jak to się stało, co mnie zmotywowało do założenia kanału. I tak sobie pomyślałam, że to jest pytanie właśnie o korzenie, o same jakieś tam właśnie początki i tak dalej. Gdzieś jakoś mi się powiązało to w mojej głowie z przesadzaniem roślin, więc stwierdziłam, że opowiem Wam o tym przy okazji właśnie przesadzania tych filodendronów. Więc muszę przyznać, że decyzja była niesłychanie spontaniczna. Ja pamiętam, jak założyłam konto, to było w lipcu, to było wakacje, to było w lipcu. Co prawda pierwszy film dodałam trochę później, bo pomimo tego, że założyłam, też czy się tak zawahałam z tym YouTube'em, czy publikować, czy nie, zaczęłam publikować, bo założyłam tego samego dnia konto na Instagramie, na TikToku oraz właśnie na YouTubie. No i zaczęłam publikować na Instagramie zdjęcia roślin. Nagrałam też kilka filmików na TikToku właśnie o roślinach, ale muszę przyznać, że z tym YouTube'em to najbardziej nie wiedziałam, jak się do tego zabrać i czy na pewno chcę. A sama muszę przyznać, że do momentu, aż zaczęłam publikować te filmy to i założyłam to konto, to myślę, że gdyby ktoś mi powiedział tydzień wcześniej, że założę konto i będę prowadziła kanał roślinny na YouTubie, to bym powiedziała, że to jest w ogóle, chyba mu się coś przyśniło i to na pewno nie. Bo nie miałam takich jakichś planów, że na przykład długo o tym myślałam i się zastanawiałam. To był bardzo spontaniczny impuls. Ja co prawda od tego pierwszego mojego pomysłu, jak to miało wyglądać, szybko się okazało, że musiałam zweryfikować swoje plany, ponieważ chciałam nagrywać zupełnie w innej formule. No i potem się okazało, że niestety moje umiejętności do tego nie przystają, ponieważ chciałam po prostu zrobić takie filmowe wizytówki roślin, żeby po prostu nakręcić je tak bardzo ładnie z każdej strony, pokazać jak wyglądają liście, jak wyglądają właśnie poszczególne fragmenty rośliny, może korzenie właśnie też. I chciałam takie zrobić właśnie wizytówki, żeby każda roślina miała łacińską nazwę. To miał być taki kanał, myślałam, że to będzie dla wszystkich, tak jakby bez względu na to, jakim językiem się posługują. Raczej też nie miałam zamiaru tam nic opowiadać, tylko właśnie chciałam robić takie filmy, tak jakby głównym bohaterem miały być tylko rośliny. No i niestety okazało się, że moje wyobrażenie i pomysł może jest i bardzo dobry, natomiast nie wystarcza mi umiejętności w tym zakresie, żeby to tak nagrać, żeby to było fajne. No więc jakoś tak zaniechałam. Po kilku próbach stwierdziłam, że to nie tędy droga. Że to nie tędy droga, a w sumie to zaczęłam właśnie kręcić te rośliny i gdzieś w tym kierunku to wszystko poszło, bo przez wakacje moje dzieci, przyszli do nich przyjaciele, przyszły dzieciaki inne i się tak wytarzali w błocie, zrobili sobie błoto. Namieszali dosłownie jakąś ziemię z wodą, zrobili błoto i się tym wysmarowali. Po prostu jak, nie wiem, jakby jakaś wojna była, całe twarze sobie wysmarowali, ręce, ubrania, po prostu cali się wysmarowali tym błotem. No i wyglądali jak takie chodzące świnki dosłownie. No i jak ich na koniec tej zabawy, jak już mieli się iść umyć i te wszystkie ubrania do prania, to ja pamiętam, że te wszystkie ubrania tak zawinęłam do środka w taką kulkę, żeby niosąc to do pralki, to żeby mi się po prostu ziemia nie osypywała po podłodze. No i tak zawinęłam to wszystko w kulkę, że w środku zawinęłam sobie mój telefon. No i wyprałam mój telefon i niestety nie było cudów. Mój telefon już nigdy nie udało się go włączyć, potrzebowałam po prostu kupić sobie nowy telefon. No i jak miałam nowy telefon, który miał fajny aparat, to stwierdziłam, że spróbuję właśnie porobić moim roślinom zdjęcia, że spróbuję może nakręcić właśnie te filmy takie, w których te rośliny by miały być pokazane. No nie byłam specjalnie zachwycona tym, jak to wychodzi, ale zaczęłam próbować, nie zdrażałam się i tak właśnie jakoś
tak jakoś można powiedzieć, to się wydarzyło, a w ogóle nie planowałam założenia kanału o tematyce roślin. Co prawda myślałam o założeniu kanału na YouTubie w ogóle, ale myślałam, że to będzie bardziej mój zawodowy kanał. O, a tutaj też gumeczka. Także myślałam, że trochę tematyka będzie odmienna. I cały czas myślę, że może las. Tutaj ta gumka jest jakaś uparta i wyciągnięta, jak gąsienica jakaś. Także myślę, że jeszcze może do tego mojego pierwotnego pomysłu kiedyś wrócę, ale no tak, też miałam taką wątpliwość, jaką formułę by to wszystko miało przyjąć, żeby to było takie lekkie i przyjemne i chyba jeszcze do końca nie jestem przekonana właśnie w jakiej formule tam ten drugi kanał powinien funkcjonować, także może wszystko przed nami. I trzeci lemonkowy przyjaciel, ale nie, cieszę się, że to wyszło w takiej kolejności, bo ten jest super suchy, można za bardzo trochę, bo jednak optymalne jest, jeżeli te podłoże produkcyjne jest takie lekko wilgotne, ale lepsze jest bardziej suche moim zdaniem niż takie przemoczone do tego, żeby je rozkruszyć tak delikatnie. Przede wszystkim to trzeba sobie dać czas, jak przesadzamy tą roślinę i tak niepospiesznie. Także jeżeli chodzi o ten drugi kanał, to cały czas myślę i jak wymyślę coś, to może to wtedy Wam mogę dać znać, że gdzieś ruszył w sieci równolegle mój drugi kanał. Na pewno te treści nie będą się pojawiały na tym kanale, bo to są takie zupełnie dwie różne bajki, że nie spodziewam się, żeby wszyscy byli tym zainteresowani. A ci, którzy będą, to zaproszę Was wtedy serdecznie na ten drugi kanał. Ale to jest taki kanał, który, ten Nasz Zielony Domek, to jest kanał, który mnie niesłychanie cieszy, bo tutaj sobie pozwalam na taki relaks z Wami, to jest taki właśnie moja odskocznia od tego, co na co dzień, tym, czym się zajmuję. I to jest takie moje właśnie roślinne hobby, mnie super w ogóle relaksuje grzebanie się w ziemi, więc też nie do końca umiem zrezygnować z tych takich tradycyjnych podłoży na rzecz bardzo modnej i polecanej przez wszystkich tej semi hydroponiki, bo po prostu uwielbiam się grzebać, lubię mieć brud po prostu pod paznokciami. Chyba to jest moment, kiedy od razu czuję taki relaks naprawdę. To jest. Uwielbiam też się właśnie grzebać w ogrodzie. No taki widać jest już suchutki do podlania. Ale jest tych korzeni w porządku. No i ten znowu ma takie podłoże bardziej jak ten mikans miał, czyli takie bardziej grudkowe. No ciekawe. A ten poprzedni miały taką mielonkę. No bardzo jest to ciekawe. Niesłychane wprost. Czyli w jednej partii część roślin była w takim podłożu, a część w innym podłożu. No tutaj ewidentnie widać, że są przed kawałki kory. No zupełnie inne podłoże. No bardzo to jest ciekawe. Tu widać też, że też jest podłoże kokosowe, ale to są takie długie wióry. Także właśnie wracając do tych korzeni tego, skąd pomysł na kanał, no to właśnie można powiedzieć, że powinnam moim dzieciom podziękować, że pewnego wakacyjnego dnia wysmarowały się błotem, jak w odcinku Świnki Pepy. To jest taki odcinek, nazywa się Muddy Puddles i właśnie tam też te świnki się super brudzą i chyba bardzo się zainspirowali. Bardzo się tam ta drużyna cała zainspirowała chyba tamtym odcinkiem, bo wyglądali dosłownie jak bohaterowie tamtej bajki. No, miny wszyscy dorośli, jak ich zobaczyli na koniec tej zabawy, to mieli niedęgie, bo to się po prostu tak, no bawili, aż po prostu w pewnym momencie doszedł ten taki absolutny poziom głupawki i zaczęli już tym błotem szaleć, że już nie było sensu tego zatrzymywać, tym bardziej, że nikomu nie działa się krzywda. Także no ja jestem z tych mam, które pozwalają się dzieciom brudzić, więc zbrudziły się, miały niezwykle sensoryczne doznania, na pewno to na nich bardzo dobrze wpłynęło. Brudne dzieci to szczęśliwe dzieci, także byli bardzo, bardzo brudni. Bardzo brudni, bardzo zadowoleni. Natomiast najbardziej żałuję w tym w całej historii tego, że zrobiłam im cudowne zdjęcia w tym ogrodzie, jak są tacy brudni.
Także wszyscy po prostu mieli takie piękne, piękne zdjęcia i nie zdążyły się zsynchronizować do chmury. I no zostały na tym telefonie, który biedak się wyprał. No i to najbardziej szkoda to tych zdjęć właśnie z tego dnia, że wszystko inne tak jakby się udało odzyskać, ale no właśnie te ostatnie zdjęcia z tymi dzieciakami w błocie, no niestety tylko w naszej pamięci zostaną, także możemy do tego wrócić, ale wyglądali po prostu przesłodko się po prostu wybrudzili, byli uśmiechnięci, byli zadowoleni, także taka jest, można powiedzieć, historia, skąd to się wszystko wydarzyło. Więc tak, jakby mi ktoś powiedział, nie wiem, 2 tygodnie, może miesiąc wcześniej, że będę miała kanał na YouTubie, to bym powiedziała, że na pewno nie. Na pewno nie, bo byłam... Dla samej mnie to była niespodzianka, że się zdecydowałam. Tutaj jest też gumeczka, też jest gruba. Jeszcze raz. Takie wszystkie właśnie gumki i rzeczy, to się właśnie często zdarza. I warto takich rzeczy szukać, jak przesadzamy rośliny, bo no, ogrodnicy robią tak, żeby im było dobrze, a to pewnie wyglądało tak, że jedna osoba w jednym miejscu pobierała sadzonki i je z roślin matek i po prostu je wiązała w takie pęczki, a one potem następnie szły do albo innej części, albo może zupełnie innego pomieszczenia, czy to może w innym miejscu. I tam po prostu ktoś to wkładał do podłoża tego takiego kokosowego i tam potem to sobie rośnie. Więc z tego to wszystko wynika. No i tutaj też taki chipsik kokosowy, taki no dosłownie taki sam jak w tym podłożu z zielonego parapetu. Także no niesłychanie jest, że to się tak po prostu różniło. No ale mamy trzeciego lemonka już oskubanego. Dobra. Ja oczywiście nie wyrzucam, tylko sobie dodaję do takiego kartonika. No i potem będzie starter do mojego własnego podłoża, także nic się nie marnuje. Jakbyście się kiedykolwiek czuli z tym niekomfortowo, że to tak nie powinno wyglądać, że te podłoża to powinny właśnie być robione nie wiadomo z czego, no to przypomnijcie sobie nazwę Bigos. I tak to właśnie powinno wyglądać. A tutaj ten lemonek wygląda przecudnie, bo wygląda jak Brazyl w negatywie, bo Brazyl jest właśnie zielony w większości i ma taką tylko lemonkowy paseczek po środku, a tu mamy dokładnie na odwrót, także piękny, piękny liść. Tak, a wracając jeszcze do tego podłoża z zielonego parapetu, to co lubię w nim najbardziej, to jest to, że właśnie można taką jedną paczkę otworzyć, przesadzić kilka roślin, wyrzucić ten papierek i no nie zostają nam resztki, bo z tymi pozostałymi rzeczami to na pewno dużym plusem jest cena, bo taki domowy bigos jest niewspółmiernie tańszy, a możemy zachować naprawdę dalej bardzo dobre właściwości tego podłoża. No ale zazwyczaj to właśnie jest taka ogromna paczka czegoś, czegoś nam czasami braknie, czegoś zostaje na drugi rok, gdzieś to trzeba przechowywać, więc tutaj bym powiedziała tak, głównie Wasza decyzja, jeżeli macie na przykład, mieszkacie w domu, macie jakieś pomieszczenie gospodarcze, macie garaż, jakieś coś takiego, jakąś, nie wiem, składzik jakiś narzędziowy na kosiarkę w ogrodzie i macie gdzie schować te rzeczy, to warto zdecydowanie, myślę, robić sobie swój bigas, gdzieś to wszystko przechowywać. Natomiast jeżeli mieszkacie w bloku albo po prostu no nie macie miejsca, bo to jest właśnie kwestia tego przechowywania, no to te podłoże z tego zielonego parapetu póki co myślę, że dalej cenowo jeszcze kształtuje się tak, że jest w porządku. Jest w porządku, ma takie mały keramzyt, właśnie takie... No spada, nie chcę się pokazać, właśnie takie są włókno kokosowe, takie chipsy kokosowe w takim większym rozmiarze. Są też takie mniejsze fragmenty, takiego bardziej drobnego włókna. Trochę tam jest chyba też kory, jak już dobrze pamiętam. No i spora dawka dosyć z perlitu, bo perlit widać. Ja generalnie perlit właśnie bardzo lubię, bo perlit też ma taką tendencję, że tak ładnie na powietrze rzeczywiście tę mieszankę i sprawdza się przy wszystkich typach roślin, bo tutaj te korzenie są takie średnie. One nie są ani bardzo jakieś grube, jak na przykład u Anthurium clarinervium,
ani nie są takie super drobniutkie jak na przykład u paprotek. A perlit właśnie dla wszystkich typów roślin się spisze, bo czasami niektóre te takie elementy są wręcz takie jakby zbyt duże w stosunku do tego takiego bardzo delikatnego, drobnego systemu korzeniowego, a perlit właśnie jest taki nieduży, chociaż on też jest w kilku frakcjach. Ja wziąłam ten grubszy, bo on się z czasem rozpada, ale perlit jest bardzo uniwersalny, dlatego jeżeli chcecie coś kupić w dużej ilości, to zdecydowanie myślę, że warto postawić na perlit. Warto, myślę, postawić na keramzyt, bo keramzyt możemy wykorzystać i jako właśnie warstwę drenażową, i jako składnik naszego bigosu, i jeszcze możemy perlit też keramzyt zastosować po prostu w sami hydroponice, jeżeli chcielibyście sobie na przykład jakieś sadzonki spróbować w ten sposób prowadzić. Perlit się też świetnie nadaje do ukorzeniania roślin na przykład, także no taka właśnie, ja lubię rzeczy, które mają takich kilka funkcji, bo czasem już dochodzimy do punktu, w którym tego, ile tego jeszcze można wszystkiego w domu mieć. I to też potem bywa przy tych roślinach męczące. Dobra. No i ostatni z lemonkowych. Z każdej strony trzeba delikatnie obsypać, tak lekko poruszać, żeby tam te podłoże wypełniło wszystkie przestrzenie między tymi właśnie korzonkami. No i jeszcze jak podlejemy potem te rośliny, to też ta woda spowoduje, że te wszystkie granulki między sobą się tak dobrze poukładają, właśnie spowoduje, że ewentualnie, jeżeli tam gdzieś się pojawia taka kieszeń powietrzna, to też wyeliminuje, bo tak dociąży te górne warstwy i one się tak do siebie bardziej zbliżą, także no, bardzo ważnym właśnie elementem jest podlanie. Podlanie na koniec pracy właśnie wszystkich roślin przesadzonych. No i na tapetę wjeżdżają nasze małpeczki, monsterki Monkey Mask Adansonii. Proszę bardzo, monstera Adansonii. One są moimi zakupami z zeszłego roku, także one dosyć długo były w tym podłożu produkcyjnym od zakupu. Ale jak widać, też są całkiem sympatycznie przekorzenione. Całkiem mają też sporo tych pędów. Zaraz zobaczymy, czy tutaj znajdziemy jakiś koszyczek, czy jakaś niespodzianka nam nie będzie czekała. Póki co widzę ładne, zdrowe korzenie, więc no, to jest przyjemny widok. Ważny też przy przesadzaniu jest zapach. Jeżeli wyczujecie jakiś nieprzyjemny zapach, właśnie jakiś zgnilizny, albo taki po prostu jakiś smrodek, że tak coś gnije, coś się dzieje, a korzenie w dotyku będą miękkie, no to zdecydowanie trzeba się wtedy mocno tym zająć i wszystkie te takie zainfekowane części usunąć. To też jest coś, co zazwyczaj powoduje, że część osób bardzo narzeka na rośliny z marketów. Co to ja dostałam? Po prostu jajka ślimaków, okropne. No taka kulka, taka kuleczka. To długodziałający nawóz po prostu. To nie jest jajko ślimaka. Ono pęka w środku. Ona jest taka pusta w środku. To są nawozy długodziałające. U nas na polskim rynku wiem, że na pewno firma Osmokotę takie oferuje. To są dość dobre substancje do stosowania. Mogę je naprawdę śmiało polecić do wszystkich balkonowych tych takich roślin typu surfinie, pelargonie, ale do tych domowych też jak najbardziej można to zastosować. Jak ktoś chce sypnąć raz i mieć na długo spokój, to jest właśnie taka metoda i tak właśnie też działają ogrodnicy, że oni no nie biegają z tymi, część właśnie będzie używała takich długodziałających nawozów na tej zasadzie, że daje przy włożeniu tego pierwszego startowego podłoża, a potem tylko są systemy z wodą, albo mają właśnie systemy, w których będzie już taka dawka nawozu stale podawana. Także różnie bywa, ale jeżeli zobaczycie coś takiego, no to to nie jest bez strachu. Bez strachu. O! A tu też była gumka, a popatrzcie, rozpuściła się. Także może nie takie straszne te gumki stosują, bo tu ewidentnie widzę tą gumkę i ona się rozpadła.
Bo ją tutaj właśnie widzę. Czyli to musiało też być z takich gumek z cyklu, jak na przykład szwy rozpuszczalne. Kto był na przykład ze swoim zwierzakiem u weterynarza, to wie, że na przykład często to już nie trzeba wracać na przykład na ściągnięcie szwów, tylko mówią, no kotek sobie czy piesek to co się rozpuści, a co się tam ten, to sobie często jeszcze same wyliżą. No, czyli nie ma tak najgorzej, można powiedzieć, że pewnie gdybym wcześniej się tym zajęła, to by bardziej te gumki było widać, a na chwilę obecną to nawet nie mam czego, nawet nie mam czego rozdzielać, po prostu się rozpuściło, także to myślę całkiem pozytywna informacja, więc jeżeli kupiliście te filodendrony, przesadziliście, a nie dokopaliście się do tych gumek, no to po tych masterach widać, że po prostu te gumki były takie rozpuszczalne, także spoko, bardzo fajnie. Fajne są też korzenie powietrzne tutaj na tej roślinie i jak widać kilka miesięcy w podłożu produkcyjnym jej nie zaszkodziło. Też padały pytania, czy zawsze przesadzam od razu roślinę. Znaczy ja generalnie lubię przesadzać od razu roślinę. Druga taka sama. Lubię przesadzać od razu roślinę. Tym razem tego nie zrobiłam i nie wynikało to z jakiejś mojej zmiany w tym zakresie, że zmieniłam zdanie i teraz uważam, że jednak powinno się odczekać ileś czasu i dopiero teraz się za to biorę. Tylko po prostu tak się nie złożyło, żebym to zrobiła. Na Noronsiecie gdzieś to przekładałam, zawsze były inne, pilniejsze rzeczy. Roślina też swoim wyglądem no nie pokazywała niczego, co by mnie niepokoiło, że trzeba działać już szybciutko i natychmiast trzeba podjąć jakieś akcję ratunkową. No i dlatego właśnie sobie czekało. I tu też widać te kuleczki. Także tutaj ten ogrodnik zdecydowanie długo działający nawóz stosował. Co widać, roślinę też ja nie podlewam nawozem, tylko samą wodą i jak widać jest zieloniutka i ma się dobrze, a tutaj taki nawet ogromny kawałek tego chipsa kokosowego, to jest taki chips XXL. Także no, wygląda bardzo sympatycznie ta monstera. No ta moja to jest taki właśnie ogryzek, ale mam taki pomysł z tymi moimi monsterami, bo to my się przy następnej okazji się tym zajmiemy, ale muszę te wszystkie, niektóre moje rośliny wziąć i tak bardziej pogrupować, bo zaczęła mnie męczyć ilość doniczek i takich mniejszych roślin i stwierdziłam, że może bym je jakoś tak połączyła ze sobą i coś muszę tutaj podziałać, bo tak, no takie są niestety problemy, jak się tych roślin ma dużo, w sensie z jednej strony dalej bym chciała mieć jakieś rośliny, o, a tu świetnie widać, że w tym miejscu są takie korzenie, chociaż doniczka była większa, więc to wcześniej musiało rosnąć w mniejszej donicy. W mniejszej donicy, a potem zostało przesadzone, bo tutaj te korzenie ewidentnie o te poprzednie brzegi się tak oparły. No to dobrze, jak to jest roślina, którą ogrodnik przesadził po drodze do większej donicy i ona znowu tak w miarę przerosła, no to całkiem. Myślałam, że to taki bardziej jest produkt szybko produkowany, a tutaj pozytywnie, bo tu widzimy jest tak jakby jedna ścianka przerośnięta i druga ścianka, także przesadził o rozmiar większą donicę i to widać. Także bardzo spoko, naprawdę. No, korzeni widać jest dużo. Ja co prawda znowu nie będę tak usuwała tych korzeni tak w 100%, znaczy tego podłoża z korzeni tak w 100%, tylko tak usunę tak większość. Natomiast jak tam się coś przyczepia, to ja tak nie ingeruję mocno, jak pewnie widzicie na innych kanałach czasami, że one są takie obrane do cna, do zera i wypłukane i tak dalej. No troszkę inaczej, jeżeli się to przenosi do tej hydroponiki. Ja po prostu przesadzam z jednego podłoża podobnego w drugie, tylko tak jakby moje jest trochę lepszej jakości i przede wszystkim jest bardziej dostosowane do tego, co ja im gdzieś zapewniam, bo właśnie tak jak mówiłam, te podłoża torfowe, te podłoża kokosowe, one nie są złe, one się świetnie spisują dla młodych roślin. Małe korzenie, które dopiero gdzieś wyrastają, to są bardzo zachwycone, żeby w takim podłożu rosnąć. Taki torf kokosowy, taka mielonka jest świetna na przykład do uprawy z siewu.
Jest sterylna, jest taka gładziutka. Te małe korzonki się tam świetnie mają, bo ona jest taka właśnie miałka zupełnie. Tylko właśnie na dłuższą metę te podłoże produkcyjne się nie spisuje. U mnie widać te kilka miesięcy w tym podłożu nijak nie zaszkodziło tym roślinom, bo i nowe listki wychodzą. Tutaj widzimy, o proszę, nowy liść taki malutki się tu chowa. Ale no bardziej trzeba zdecydowanie uważać, żeby nie przelać tych roślin, bo one te podłoża trzymają wilgoć. To jest coś, na czym generalnie raczej zależy tym ogrodnicom, bo oni mają w szklarni takie optymalne warunki. Tam jest wilgotno, tam jest przede wszystkim bardzo ciepło i dla nich to, że tam ta stała wilgotność w tych korzeniach jest utrzymana, jest pozytywne właśnie. Pozytywne. No my po prostu nie mamy szklarniowych warunków w naszych domach i nie powinniśmy ich mieć, bo gdybyśmy mieli takie warunki, jeżeli chodzi o temperaturę i wilgotność, szczególnie w naszych domach, to byśmy po prostu walczyli w naszych domach z grzybem. Ja w ogóle mam wrażenie, że to też będzie taki temat, który pewnie wyjdzie po kilku latach dopiero tej manii roślin, że ludzie zaczną się łapać na tym, że po prostu wyhodowali w mieszkaniu grzyba totalnego, bo o ile ktoś tam jeszcze trzyma to właśnie z sensem w jakichś tych szafach i stawia na dobrą wentylację i robi to z głową, to można to robić, ale jak ktoś do tego się zabierze, tak nie do końca zastanawiając nad całością, no to można się zdziwić, bo może się okazać, że po prostu zagrzybimy mieszkanie i no, skutki będą fatalne przede wszystkim dla ludzi, dla budynku i no, rośliny są ważne, ale tak jakby no, to one mieszkają w naszych domach i to my je zapraszamy do naszego domu. Popatrz, jakie piękne, piękne, długie korzenie. Piękne, długie korzenie. I czy jest jakaś gumka? Czy znajdę gumkę tym razem? Nie bardzo nic tu widzę takiego gumkowego. Może to się rozpuściło. Nie, jeszcze trochę jest. Ta się nie rozpuściła, ale już była taka zbutwiała, łatwo było ją nawet właśnie rękami można ją było wydobyć, także no gumki były, ale gumki były nieszkodliwe. Powiem, najbardziej nie lubię tych koszyczków, te koszyczki to jest zło, to jest coś, co nieraz jest bardzo trudno usunąć i kończy się niedobrze, niedobrze. Dobra, no to mamy dwie i jak widać ta była mniejsza i ma mniejszy system korzeniowy, ta była większa i miała zdecydowanie większy system korzeniowy, bo właśnie roślina często jest tak mocna, jak i system korzeniowy, także piękna, piękna. No i kolejna porcja do nowych bigosów. Jakieś pojedyncze niestety korzenie troszkę uszkodziłam, ale to są naprawdę nieliczne. Jak je nawet znajduję, to staram się je w miarę wyciągnąć, ale generalnie jest w porządku, czysty, czysty kokos. No z tych kilku tych doniczek całkiem sporo tego pozbierałam. Zaczniemy od tej najpiękniejszej. No przepiękne, naprawdę. Ledwo się będzie mieściła dalej w tej donicy, bo ma ten system taki korzeniowy naprawdę solidny, ale zostaje w tym samym rozmiarze. Przesadzamy się za jakiś czas. Rośliny generalnie preferują nie mieć jakichś bardzo dużych doniczek. To też jest często, mam wrażenie, błędem. To taka chęć tego, żeby jak najszybciej roślinę przesadzić do doniczki większej. To przy przesadzaniu nowych roślin jest niezwykle rzadko potrzebne, żeby od razu zmienić rozmiar. W większości to powinno wyglądać właśnie tak, jak ja to robię dzisiaj, czyli ten sam rozmiar z doniczki zostaje. Jedyne co robimy, to wymieniamy sobie podłoże z tego produkcyjnego na takie, które my wybieramy. Także w tym wypadku
Dzisiaj ja się posiłkuję gotowcem. No, prawie, że tą worek jest już pusty. Tak myślę, może jeszcze z dwie rośliny bym jeszcze mogła dodatkowo przesadzić i by było już no koniec po prostu. Nie wiem, jak teraz kształtuje się cena tego podłoża z zielonego parapetu. Ja je kupowałam w zeszłym roku i ono kosztowało około 15 zł, jak dobrze pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, czy było 15 czy 14, ale coś, ten rząd wielkości, to jest 5 litrów. No więc na takich kilka, na kilka takich doniczek nam wystarczy, bo tutaj pamiętajmy, że jednak w większości to powinno też być trochę tej masy mniej wchodzić, ponieważ te korzenie też powinny troszeczkę miejsce zajmować. No i taka piękna. Piękna monsterka. No i co? Szczęśliwie wszystko przesadzona. Z 5 litrów zostało trochę takiego cementu na dnie, więc jeszcze tak jak mówię, jedna może dwie doniczki można byłoby jeszcze przesadzić, więc może coś zaraz upoluję. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał taki odcinek, w którym trochę o korzeniach tego kanału, już tak w ramach przedsmaku może odcinka Q&A i trochę o takich z brudnymi rękami, o brudach roślinnego świata, o Pink Congo, o różowych mikansach i tak dalej, także jestem ciekawa Waszych myśli na ten temat, napiszcie w komentarzu. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was serdecznie już na kolejny odcinek. Trzymajcie się, kochani, cieplutko, trzymajcie się zdrowo i wszystkiego, wszystkiego zielonego. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie i ten kanał, subskrybując go, zostawcie łapkę w górę, jak Wam się film podobał. Pamiętajcie, że możecie też udostępnić ten film komuś, kogo lubicie i wiecie, że lubi rośliny, roślinne filmy. Wszystkiego, kochani, zielonego. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa. A dla tych, kochani, którzy zostali do końca, nowa tradycja, czyli bonus. To jest ta moja monstera Monkey Mask biedaczek z Leroy. No tak, Wam dałam znać. Stosuję u niej środki na choroby grzybowe, stosuję Topsin i jak widać, nie jest źle, bo nawet na liściach, na których już zmiany się wcześniej pojawiły, to widać, że one się po prostu zasuszyły, nie postępują dalej, więc jest w porządku. Natomiast nie podoba mi się ta roślina, nie podoba mi się jej pokrój, to wszystko mi się tutaj, można powiedzieć, w ramach tej rośliny nie podoba, więc stwierdziłam, że pobiorę z tego po prostu sadzonki. Roślina ma naprawdę bardzo, bardzo zdrowe korzenie powietrzne. Jest ich ogromna ilość, więc myślę, że po wsadzeniu do wody to po prostu ona puści w super tempie. A swoją drogą idzie wiosna, więc roślina też jest zmotywowana do tego, że z tych obciętych fragmentów też powinna szybciutko naprawdę nowe liście jakieś nam wytworzyć. Okej. Okay. No i tutaj teraz jest to miejsce do cięcia, dużo bardziej widoczne, gdzie to dobrze zrobić. No piękne korzenie, naprawdę. Tutaj będzie, myślę, bardzo szybko nowe sadzonki będą do pozyskania. O, piękne, naprawdę. I tym sposobem uzyskałam taki bukiecik pięknych sadzonek, które mają świeże miejsca cięcia. Dlatego bardzo ważne jest teraz, że one muszą przeschnąć, aż na tym miejscu cięcia wytworzy się tkanka kalusowa. To będzie widoczne, zdecydowanie to miejsce się zmieni. Będzie suche, tkanka się zagoi. No i wtedy po prostu włożę sobie to do jakiejś szklanki albo do jakiegoś bardziej jeszcze prawdopodobnie słoika. I taki mały bukiecik będzie mnie cieszył przez jakiś czas. Myślę, że szybciutko naprawdę te korzonki się pojawią. I wtedy, jak uda mi się tą roślinę rozmnożyć, to potem po prostu dosadzę ją tutaj. Natomiast ten palik kokosowy był po pierwsze źle zamontowany, po drugie trochę na wyrost, bo ta roślina wcale tak się super nie chciała rozwijać. Także my tutaj sobie po prostu ten palik tymczasowo sobie go usunę.
I tak to się prezentuje. To jest taka moja autorska mieszanka składająca się z chipsów kokosowych. Jest kora sosnowa, keramzyt, perlit i taka właśnie trochę ziemia kompostowa, trochę takiego włókna kokosowego. I w takiej sobie mieszance ta monstera rośnie. I zobaczymy, jak szybko jej się uda po prostu rozrosnąć ponownie. Także mam nadzieję, że tutaj w tym sezonie naprawdę pojawi się bardzo, bardzo taka bujna, zielona czupryna wystająca, bo tak widać, no trochę tej zieleniny tam w sumie było, tylko była taka powyciągana i źle to wyglądało, więc takie rozmnażanie, odmładzanie i myślę, że będzie bardzo, bardzo sympatyczna monsterka, także małpeczki są świetne. A ta ma troszeczkę inny kształt liści niż ta z Biedronki, więc też jestem ciekawa, bo ona jest, te liście ma przede wszystkim takie bardziej, widzę, wydłużone i szpiczasto zakończone, więc być może jest to jakaś minimalnie inna odmiana monstery Adansonii, bo to wiadomo, te rośliny często występują w kilku wersjach i ta mi się właśnie wydaje, że jest taką wersją właśnie bardziej taką wydłużoną i szpiczastą, także jestem ciekawa, jakie Wy macie monsterki. Napiszcie w komentarzu, a ja Wam za dzisiaj, kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego jeszcze raz zielonego. Pa, pa!